chciałem się spytać, czy jest pan za przyjęciem uchodźców do Polski? Nie. Jestem za tym, żeby nie przyjeżdżali do Polski. Czy zatem to jest oficjalne stanowisko Platformy? Nie przyjmujemy uchodźców? Tak, tak. Platforma nie jest za przyjęciem uchodźców. Ma pan dziś lepszy dzień? Bo pan Neumann mówi, że miał pan gorszy dzień. Tak? I więc może jak jest lepszy dzień, to miałem zapalenie ucha, to może dlatego się martwi. I nie słyszał pan, co pan mówi. To wszystko wyjaśnia. A czy państwo widzą i słyszą? Jeśli tak, to super. Goście w studiu również. Marszałek senior Kornel Morawiecki, Wolni i Solidarni. Dobry wieczór, panie marszałku. Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Wieczór. Agnieszka Ścigaj-Kukiz 15. Dobry wieczór. Paweł Pudłowski, Nowoczesna. Dobry wieczór. Proszę państwa, w co gra Platforma, o co chodzi w Platformie? Pan poseł Pudłowski. Jako jedyny opozycjonista w studiu. Powiem szczerze, że nie wiem do końca. Wiem, panie pośle, moim zdaniem naraża się pan, pani poseł, Ścigaj, ale to jest robię już to sprawa między państwem. Przed programem, żeby troszeczkę wywołać dyskusję. Natomiast mogę powiedzieć, gdzie stoi Nowoczesna, jeśli chodzi o uchodźców. Uważamy, że papież Franciszek, apelując do wszystkich właściwie o wrażliwość, mam na myśli jego wypowiedzi ostatnie i wcześniejsze również, sygnalizuje nam, że taką wrażliwością również rząd Prawa i Sprawiedliwości powinien się kierować. I nie mówię tu o akceptacji nie wiadomo jak wielkich ilości, ale szczególnie sierot, tych bezbronnych dzieci, które zostały tym konfliktem no mocno pozbawione swojego... Ale chyba nie takich sierot jak te w Sopocie, co miały być, a później się okazało, że nie, to nie jest o 10 sprawa, sierot panie chodzi, dlatego, tylko dlatego, że są chętni, aby takie sieroty przyjąć do Polski. Nawet mówią o tym, że te dzieci nie muszą być zdrowe, nie muszą być w pełni sprawne, a napotykają na bariery. I ja uważam, że my jako Polska powinniśmy się wykazać taką chociażby wrażliwością, żeby się na to otworzyć. Spróbujmy być bezpośrednimi i spersonifikujmy. Czy pan poseł przyjąłby takie dzieci? Ja znam osoby, które nie, zwracały panie pośle, się do mnie. Ale pytanie nie brzmi, czy inne osoby by przyjęły, bo cały czas stawiam za wzór pana posła Marcina Święcickiego z Platformy Obywatelskiej, który bez wahania mówi, że tak, przyjąłby, no, tym bardziej, że przyjmował. No proszę. Pytam się pana a nie posła, może. Czy pan poseł przyjąłby takie dzieci? Nie każdy ma, panie redaktorze, takie warunki, żeby przyjąć, albo taką wrażliwość serca, natomiast uważam, że my jako kraj powinniśmy reagować, jeśli takie osoby w kraju są. A wiemy, że są. Choćby wywołany pan poseł, wiem, że jest jeden senator, który by przyjął. Od nas też są osoby, które... Na 460 osób, dwie osoby, to rzeczywiście sporo. Problem jest taki, że nie można tego prawnie przedsięwziąć. To jest problem. Trafiamy niestety na bariery. I pan marszałek Morawiecki. Nie, znaczy przestańmy się może znęcać tu nad panem przewodniczącym Schetyną, bo problem jest bardzo, bardzo poważny, rzeczywiście. Europa, nie tylko Polacy, ale cała cywilizacja europejska nie umie odpowiedzieć na ten problem, który stawia ten zalew ludzi idących od nas z Afryki. Panie marszałku, i dlaczego pan sugeruje, że znęcamy się nad Grzegorzem Schetyną? No bo troszeczkę tak łapiemy go za słowo i to i rzeczywiście to nie jest tak, że jest jakieś ugrupowanie, które wie, jak tą sprawę rozstrzygnąć w Polsce. Nawet więcej właśnie my wszyscy, elity polskie, elity europejskie nie bardzo sobie z tym radzą. No, absolutnie nie radzą sobie z tym elity zachodniej europejskie. Panie marszałku, to przepraszam, wchodzę w słowo. To jak to jest, że Platforma Obywatelska ustami jednych polityków mówi, że w ogóle nie ma żadnego problemu w tej chwili. Później dodaje, że w ogóle nie było żadnych rozmów, jeśli chodzi o obowiązkową relokację i tylko głos Ewy Kopacz zdecydował i zaważył o tym, że żadnej obowiązkowej relokacji nie będzie. Po czym dowiadujemy się z ust innych polityków, że jak to nie było, jak to nie ma, skoro zobowiązaliśmy się do przyjęcia 7,5 tysiąca migrantów. Panie redaktorze, no jest oczywiste, że politycy Platformy Obywatelskiej no kręcą. No, raz mówią tak, raz inaczej, no, ale sytuacja jest na tyle poważna, że my, Europejczycy, powinniśmy zastanowić się, co robić, żeby jak oni przyjeżdżają do nas, żeby ich nie odtrącać całkowicie, ale żeby z nich robić nas. I to trzeba robić ośrodki jakieś edukacyjne, takie adaptacyjne. To trzeba podjąć, zmienić prawo europejskie, poważnie ten problem potraktować. Bo to jest wielkie wyzwanie. Oni nas pokojowo chcą zniszczyć. Pokojowo, bo to zajeżdżają nas swoją kulturą, swoją masą. I to jest olbrzymia ilość ludzi, którzy się pchają do większego dobrobytu, do normalnego życia. Panie poseł Ścigaj. Uważają. Ponieważ pan poseł Pudłowski mnie trochę zaczepił, a ja czekam na swoją kolejkę.
dalej, to mówiąc o tym, że jest jedyną opozycją, to ja chyba patrząc jeszcze na przykład pana Grzegorza Schetyny, myślę, że po tych wszystkich spadkach, jakie Nowoczesna zaliczyła, to wróciliście do starej retoryki PR-owskiej, chociaż już pieniądze na PR-owców pewnie się skończyły i widzę, że wasz lider zaczyna znowu używać tego samego porównania, które się już nie sprawdziło. Ja panie pośle, po co pan zaczyna? No właśnie, no ale to tak mają te ugrupowania, partia, sojusznik, Platforma Obywatelska, która też się gubi w tych swoich oświadczeniach. Ja to współczuję wyborcom, bo to naprawdę można się pogubić. Ale Nowoczesna konsekwentnie też dajmy odpór prawdzie. No i właśnie. Nowoczesna cały czas mówi, że trzeba przyjmować. Skoro już się podjęło zobowiązania, to trzeba przyjmować, trzeba się z zobowiązań no i tu się PR-owcy w tej szykującej się koalicji muszą dogadać jakoś, jaki przekaz do tych wyborców spójny wskazać, bo to rozumiem, że to jest dość ważna kwestia i tutaj tylko jedynym ugrupowaniem, które w tej kwestii z samego początku nie zmienia zdania i konsekwentnie dąży do tego, aby to Polacy zdecydowali o tym, czy chcą mieć uchodźców, czy nie i nie przyjmuje takiej mądrości jak inni politycy, żeby za nich decydować. Uważam, że to jest tak ważna sprawa, tak mocno może wpłynąć na przyszłość naszych pokoleń, na naszą kulturę, na nasze życie, że naprawdę nie wypada podejmować decyzji pod wpływem przekazów PR-owych czy pod wpływem spadających słupków. To jest decyzja, którą powinni podjąć Polacy. Ale nie jeden sondaż Ibris Observer i okazuje się, że Polacy nie chcą przyjmować migrantów. I okazuje się, co się okazuje, że Platforma zmieniła w takim razie swoje zdanie, tak? Dobrze to zrozumiałem? My mamy ograniczone zaufanie do sondaży. Uważamy, że prawdziwą decyzję można zapytać Polaków tylko i wyłącznie w referendum, a to jest bardzo ważna kwestia, więc jak widzimy te sondaże i te sondaże są kreowane, no niestety przez przekazy partyjne, bo to są tylko i wyłącznie przekazy i one są bardzo chwiejne, więc nie uważamy, żeby się opierać tylko i wyłącznie na sondażach. Uważamy, że rzeczywiście należy w tej kwestii pytać Polaków. To jest bardzo ważna rzecz. O pytanie do Polaków będę też za chwileczkę nawiązywał i będę ten materiał, a właściwie chciałbym ten temat poruszyć. Pani poseł Lichocka. Polacy, tak jak pan już wspomniał o tym sondażu, rzeczywiście nie chcą przyjmowania masowego imigrantów z Azji, z krajów afrykańskich. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wychodzi ze stanowiska, że należy pomagać ludności cywilnej w Syrii i że wobec tego dramatu wojennego, który się tam toczy kolejny rok, nie można być obojętnym. I polski rząd pomaga tam na miejscu, wspiera również konkretnymi kwotami finansowymi pomoc humanitarną dla uchodźców z ogarniętych wojną terenów syryjskich. Natomiast ja bym prosiła o niemanipulowanie i nie nazywanie uciekinierów, nie wiem, z Etiopii czy z Erytrei uchodźcami, ponieważ to nie są Syryjczycy wobec tak dramatycznej sytuacji zagrożenia życia, tylko imigranci, którzy, no, tak jak pan poseł powiedział, dokonują pewnej pokojowej inwazji na bogatą Europę. I Polacy mówią, nie zgadzamy się na takie doświadczenie, jakiemu teraz podlega Francja czy Niemcy, żeby próbować wprowadzić tą politykę multikulti, że to zagraża bezpieczeństwu naszej kultury, naszego społeczeństwa. I rząd słucha Polaków i ten sondaż potwierdza, że my od początku mówiąc, że nie zgadzamy się na to, co deklarowała Platforma, czyli ja przypomnę, że niektórzy politycy mówili, że możemy przyjąć na klatę każdą liczbę imigrantów. Przecież do tej pory niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej mówią, tak, jeżeli wygramy wybory, droga dla uchodźców, mówią, ale tak naprawdę dla imigrantów będzie otwarta. Pani poseł, ale mamy też do czynienia z taką sytuacją, że Cezary Tomczyk, bo rozumiem, ja że byłego powiedzieć... rzecznika rządu pani poseł przywołała. Mówił, że jesteśmy gotowi na każdą liczbę do przyjęcia. Później słyszymy, a właściwie teraz słyszymy w ostatnich dniach, że właściwie w ogóle nie było tematu, ale słyszymy też eurodeputowaną Julię Piterek, która mówi hola, hola. Umowy były zupełnie inne. Oczywiście. Zdecydowaliśmy się na przyjęcie 7,5 tysiąca. No nie tylko 7,5 tysiąca. Rząd pani Kopacz podpisał 3 dokumenty dotyczące zobowiązania
zobowiązania do relokacji uchodźców w Europie, czy zobowiązania, które obejmowały grubo więcej niż 7,5 tysiąca. Tam są zobowiązania, które mówiły o kilkudziesięciu tysiącach razem uchodźców rozdzielonych przez różne kraje. Tak, dlatego ja powołuję się na słowa wtedy pana Tomczyka, ponieważ było jasne wówczas, że gdy Polska zgodzi się praktycznie na tę relokację, to tych ludzi będzie znacznie więcej niż 7,5 tysiąca. Dlatego rzecznik ówczesny powiedział, jesteśmy gotowi przyjąć każdą liczbę, bo Polska jest wielkim krajem. Otóż nie. To jest polityka, która jest, jak pokazuje choćby sytuacja we Francji, dosyć krótkowzroczna, jeśli chodzi o bezpieczeństwo takie codzienne naszego społeczeństwa i my na to nie pozwolimy, na pewno nie pozwolimy, bez względu na to, jak opozycja będzie chciała wykorzystywać ten temat do gry. Natomiast to, co mówi Grzegorz Schetyna, jest dowodem na jedno. Platforma Obywatelska jest w stanie powiedzieć wszystko. Nikt nie da ci tyle, ile Schetyna obieca. Takie są teraz wpisy na portalach społecznościowych. Wiadomo, że jest to partia, która posługuje się kłamstwem jako metodą polityczną. Obiecywała nie podwyższania wieku emerytalnego, podwyższyła wiek emerytalny. Teraz nie jest w stanie potwierdzić sprzed roku swojej deklaracji programowej o utrzymaniu wysokiego wieku emerytalnego. Oni po prostu w ogóle nie umieją powiedzieć prawdy. Pani poseł, ale nie wszyscy w Platformie są takiego zdania. Od chociażby główny doradca Platformy, profesor Żońca, który w materiale, w publikacji, w dokumencie Płaca minimalna zabija miejsca pracy, jest zgoła innego zdania. Platforma ma problem z określeniem, czego właściwie chce. No bo z jednej strony lider tej partii mówi, tak jak widzieliśmy na materiale, nie chcemy uchodźców, a gdzieś indziej jakiś polityk Platformy mówi, Polska będzie otwarta. No tak, ale mówi też, że nie będziemy podnosić płacy minimalnej, po czym mówi, że jednak płacę minimalną będziemy podnosić. Tak jest, a jednocześnie cały czas ekspert Platformy Finansowy mówi, że utrzymanie płacy minimalnej jest zagrożeniem dla rozwoju polskiej gospodarki. Czy państwo się zgadzają z tym, że utrzymanie i wprowadzenie płacy minimalnej rzeczywiście zabija rozwój? Ja chcę tylko powiedzieć jedno, żeby widzowie dobrze usłyszeli. Platforma jest partią na zakręcie. Nie dlatego, że przeżywa jakiś wewnętrzny kryzys, tylko dlatego, że nigdy nie mówiła prawdy. Ona jest w stanie powiedzieć każdą rzecz. I tylko dlatego, że my pamiętamy, co się zdarzyło jeszcze kilka miesięcy, mają kłopot wizerunkowy, bo to kłamstwo wychodzi czarno na białym. Pan poseł Pudłowski. Po pierwsze, myślę, że dyskutowanie o tym, co myśli Platforma bez nich, jest trochę nie na miejscu. Nowoczesna od samego początku mówi pomagać w małej ilości, pokazywać przede wszystkim, że już przyjęliśmy 1,5 miliona imigrantów zarobkowych, którzy są u nas, pracują u nas. Mówiliśmy, że nie należy dać sobie narzucać kwot, ale dyskutujmy z Unią Europejską, jak rzeczywiście tym najbardziej potrzebującym pomóc. I mówimy o małych ilościach, nie mówimy o ilościach takich jak we Francji czy w Wielkiej Brytanii, które pani minister przywołała, tylko mówimy o małych ilościach rzeczywiście osób, które nie mają się gdzie podziać, gdzie ich życie jest zagrożone. A szczególnie mówię teraz o sierotach, bo pani minister nie odpowiedziała na to. Dlaczego rząd polski nie zdecydowałby się na przykład na przyjęcie 100 sierot? Taki gest, pokazanie. Są rodziny, które chciałyby przyjąć. Sztucznie wymyślony temat o 10 sierotach z Aleppo, których podobno nie chciał rząd przyjmować z Sopotu. Proszę sprawdzić, zweryfikować tę informację. Ona była od początku do końca wymyślona. Radio Z przepraszało za to publicznie panią premier Beatę Szydło. Proszę nie stosować wygodnych chwytów erystycznych, takiego szantażu emocjonalnego. Nie stosuję. Proszę pana, Nowoczesna się, jest teraz pod progiem na wyborczym. 100 sierot. Nowoczesna jest pod progiem wyborczym. Ale pani minister, proszę to zupełnie nie o to chodzi. Proszę to trzeba być wrażliwym na 7,5 tysiąca imigrantów z Afryki Nowoczesna przyjęłaby, gdyby miała wpływ na decyzję rządu? Rozmawiajmy 7,5 tysiąca imigrantów. Kto to jest? W jaki sposób? Pana, ale ja chcę małego gestu. O zobowiązanie, które wynikało z deklaracji rządu pani Kopacz, waszego przyszłego koalicjanta, zdaje się. Ja bym pani poseł przyjął 7,5 tysiąca imigrantów, jeżeli bym powiedział, że robię ośrodki takie edukacyjne, takie adaptacyjne ośrodki, bo to nie może być tak, żeby jeden lider, rzeczywiście pan Schetyna Platformy, mówił, że nie będziemy przyjmować, a drugi lider, pan Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, zagrażał państwom olbrzymimi karami za to, że będą w ogóle
ogóle nie przyjmowali właśnie uchodźców. No to jest wielkie takie nieporozumienie. Ja jeszcze raz powiem, że my jako kultura, jako wielka europejska kultura i cywilizacja musimy zderzyć się z tym problemem i musimy go rozwiązać na naszą korzyść. I potrafimy to. Panie pośle, nic nie można robić wbrew Polakom. Pani poseł, potrafimy to. Nie można nic narzucać Polakom. Potrafimy to zrobić. Ja do pana bym się zwróciła. To jak pan sobie wyobraża, mówiąc, że my nie jesteśmy opozycją, że my się dołączymy do tak niewiarygodnej partii, jaką jest Platforma Obywatelska? Jak możemy podpiąć się i być tak jak wy, tak bezwolnie uczestniczyć w takim spektaklu niewiarygodnych obietnic, jak robi Platforma Obywatelska? Państwo tylko za tą cenę, żebyście państwo stali, nazywali się opozycją, to tylko za to jesteście w stanie zrezygnować z własnych postulatów? Nie. Ja po prostu nie potrafię tego zrozumieć. Ja jeżeli jeszcze tylko mogę odnośnie tego dobrego serca, tego wielkiego serca, to ja chciałam powiedzieć tak, że państwo bardzo dużo o tym mówicie i rzeczywiście tym wielkim sercem trochę emocjonalnie szantażujecie. Z waszą subwencję, którą wzięliście, 1 400 000, przeznaczyliście na memy i PR-owców i sekretarki, a my naszą subwencję, zwrot, nie subwencję, ponieważ nie wzięliśmy subwencji, konsekwentnie mówiąc, że nie chcemy, aby partie były finansowane, na działalność prospołeczną, większość z tego na polskie dzieci, na polskie imprezy charytatywne, ale jeszcze chcę powiedzieć, że mimo kilkadziesiąt tysięcy przekazaliśmy również na operowanie dzieci w Syrii. Więc gdzie to wielkie serce? Dzieci, bo to jeszcze poseł... błyskawicznie, tak. już pan poseł ma głos. Pani poseł Janina Ochojska, Polska Akcja Humanitarna. Doskonale państwu znana instytucja, doskonale znana państwu osoba, doskonale znane państwu działania Polskiej Akcji Humanitarnej. Janina Ochojska mówi wprost, nie ma sierot. Mają bliższą, dalszą zawsze rodzinę. I dzieci tam na miejscu zawsze ktoś przygarnie. No, moim zdaniem, tak bardzo jak ja znam tą sytuację, tu nie będę się z panią Janiną Ochojską licytował, natomiast w każdym konflikcie są sieroty i są dzieci. Nie wierzę w to, że były zawsze dzieci, którymi ktoś się zajmie. Także uważam i o to apeluję po prostu podczas tego programu, bo wydaje mi się, że taki mały gest, akceptacja rządu do przyjęcia 100 sierot, Polska przyjmuje 100 sierot. Jeśli pani minister by rozważyła i na rządzie zaproponowała takie rozwiązanie, nie możemy przechodzić tak płynnie do tego, kto ile wydaje pieniędzy. Błyskawicznie w takim razie zestawię. Pan poseł sam przyznał, że nie będzie się mierzył z Janiną Ochojską, czyli jeżeli Janina Ochojska mówi, że tam nie ma sierot, że jest bliższa lub dalsza rodzina, to jaki ma sens postulowanie o to, żeby przyjmować 100 sierot? No ale jeżeli są, nie wiemy tego, czy są, czy nie ma. Jest jakaś opinia i jakaś opinia. Moim zdaniem nie jest możliwe, żeby w konflikcie nie było dzieci pozbawionych rodziców. To pozwólcie, że zmienimy temat. A propos opinii, obiecałem pani poseł Ścigaj, ja właściwie zadeklarowałem, że będziemy wsłuchiwać się w głos Polaków. Pani poseł, po kolejnej miesięcznicy smoleńskiej, takie oto głosy, proszę państwa, zarejestrowaliśmy. Co pan na to, że Polska nie chce przyjąć uchodźców? A ja pana pytam, ile pan ma lat? Kiedy pan zdążył zostać synem? Kiedy? Niech pan powie. Czy w domu pana uczyli? Czy to było od kołyski, czy pan nie miał kołyski? Proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Dziękuję bardzo. I co państwo na tę wypowiedź? Pani poseł Ścigaj. No to nie wsłuchiwanie się w taki głos Polaków mi chodziło do końca. Bardziej chodziło mi o to, żeby pytać ich o opinię w ważnych kwestiach. To była bardzo subiektywna opinia tego pana. W dniu miesięcznicy smoleńskiej. Wyraził to w sposób absolutnie taki karygodny. Państwo to wypunktowali, więc dla mnie, panie redaktorze, dla mnie ta sytuacja ostatnia, która się wydarzyła, to jest sytuacja, która jest pewną konsekwencją, o której my od początku mówimy. Konsekwencją tego, że politycy, że ludzie, którzy tak naprawdę powinni zajmować się merytoryczną debatą na rzecz rozwiązywania problemów Polaków, zamienili się w ludzi, którymi powinni być ludzie sztuki, wywołującym emocje, tylko i wyłącznie granie na emocjach. To nie jest, pani poseł, performance. To nie jest ta formuła. No właśnie, ale to jest konsekwencja, panie redaktorze, tego, że w tej debacie publicznej, bo zamiast mówić o ważnych sprawach, my niestety podsycamy emocje społeczne. Większość ludzi po prostu idzie za tymi emocjami, wyłącza myślenie, wyłącza rozum, wyłącza logikę. Ludzie się zaczynają nienawidzieć z powodu tego, że mamy takich polityków, którzy rzucają hasła, a nie biorą za nie odpowiedzialności. To jest taniec na beczce z prochu z zapałkami. Mi się wydaje, że każdy głos jest ważny i ludzie są różni, także te opinie są różne. Ja uważam, że co dziesiąty dzień każdego miesiąca przypominanie o tej wielkiej katastrofie jest trudnym wydarzeniem dla wielu osób. Ja rozmawiałem z osobami, które tam straciły również bliskie sobie
osoby i dla nich to ciągłe przypominanie jest bardzo trudne. Wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość, no nie chcę powiedzieć gra, ale używa tego tematu katastrofy do podsysania właśnie tego podziału pomiędzy Polakami. I pani poseł Lichocka. Powie pan to wdowie, pani Ewie Kochanowskiej? Ja to słyszałem właśnie od wdowy. Ale tak, pani Ewie Kochanowskiej, powie pan, jak tam przychodzi do katedry raz na miesiąc, powie pan, co ale ja tam przychodzę. Ale to nie mówimy o katedrze, proszę nie mówimy nie o kościele. Proszę mi teraz nie przerywać. Reaguje pan na słowa nienawiści, na słowa szczucia, że są różne opinie. Mówi pan, że wdowy, rodziny bliskich, którzy co miesiąc uczestniczą w mszy świętej i w marszu modlitewnym, i w marszu pamięci, i w odczytywaniu apelu pamięci, wykorzystują tę sprawę do spraw politycznych. Ja nie mówię, proszę to ja nie powiedzieć mówię pani Magdzie Mercie. Nie. Proszę powiedzieć to pani Ewie Kochanowskiej. Pani minister, one tam nie musi są. Pani krzyczeć. Wystarczy proszę używać pana, argumentów merytorycznych. To są argumenty, które mówią bardzo dużo o kondycji tych, którzy próbują odebrać prawo ludziom, którzy ja przeżywają żałobę. Ja nie chcę odbierać prawa. Dlaczego pani próbuje tak mocno pan podchodzi zrobić do tych spraw? Jeszcze jedno. Proszę. Mieliśmy do czynienia 10 z kolejnym aktem nienawiści. Kolejnym aktem uruchomienia przemocy wobec ludzi modlących się o duszę tych, którzy zginęli. Obywatele RP, tak się nazywają ci ludzie, mówią, że walczą o wolność. Nie. To był festiwal nienawiści. Ten przykład jeden, który tutaj podaliśmy, był jednym z wielu, z drugiej strony obywatele wielu RP też mówią, że nie ponoszą odpowiedzialności, że to nie byli ja ich ludzie. Ja bym bardzo chciała, żeby opozycja powiedziała mi, czy odcina się od takich działań nienawiści. Czy pan popiera obywateli ja RP? Bardzo chętnie pani czy pan odpowiem. Popiera tego pana, który pan używał poseł, przemoc? Pan słucha, czy pan popiera przemoc? Ja przypominam absolutnie panu, nie. Ja przypominam panu, że taki nastrój i takie działania doprowadziły już do morderstwa politycznego w Polsce, że były działacz Platformy Obywatelskiej zamordował pracownika Biura Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości. To nie są erystyczne czy retoryczne chwyty. Pani poseł, to jest prawdziwa nienawiść. Czy pan jest w stanie się tego odciąć? Czy pan poseł jest w stanie się do tego odciąć? Ale pani minister, nie można krzyczeć w taki pan sposób. Poseł i, ja też, i pan poseł nas atakować. Ja szybciutko już oddaję pani poseł. Czy z nienawiścią pani poseł, i eskalacją przemocy? Pan poseł Nowoczesna złożyła, jeśli chodzi o język nienawiści, Nowoczesna złożyła projekt ustawy, którego państwo nawet nie przeczytaliście. I nie popieramy takiego sposobu prowadzenia debaty publicznej. Czy pan ale również tych ludzi, pani którzy pobili Adama Borowskiego, działacza opozycji? Prosiła mnie pani, żebym nie przerywał, a sama tak czy nie? To jest krótka odpowiedź. Pani minister, panie redaktorze, jak pan... Pan poseł Pudłowski odpowiada. Także jeżeli pani w taki sposób prowadzi debatę w studio, to proszę się nie dziwić, tak, że osoby, które są na ulicy... To proste jest. Ale ja pani odpowiedziałem proste na to jest pytanie. Proste jest powiedzieć, odcinam poseł, się od tego. Pan poseł Pudłowski jeszcze raz krótko zwięźle odpowie na to pytanie i pan poseł Morawiecki. Jeżeli pani minister w taki emocjonalny sposób, krzycząc w studio, nie prowokuje krzyczę, ludzi pan na ulicy, to trudno się dziwić, że oni też się różnie tam niech zachowują. Niech pan się liczy ze słowami. Odcina właśnie tak się to pani, ale znowu pani mi wchodzi słowo po raz czwarty. Pan poseł Pudłowski kończy myśl. Nie jest pan w stanie. Nie, nie pani słucha poseł pani, nie tylko pani cały czas atakuje. Bardzo proszę, pan jest poseł pan Pudłowski odpowie. Ale i pan co pani poseł opowiada i pan poseł Morawiecki. Oddaję panie pośle, ja już popiera pan tego, jeszcze raz, popiera pan tego typu Nowoczesna nie popiera języka agresji. Złożyła projekt ustawy o języku nienawiści, którego pani minister nawet nie przeczytał. I pan poseł Morawiecki. Konkretne działania, czy marszałek Morawiecki, pani poseł. Pani poseł, pan marszałek Morawiecki. Pani poseł, ja myślę, że tutaj krzyż tylko nas może pogodzić, naprawdę. Ten krzyż, który był wtedy na tym placu przed Pałacem Prezydenckim i który został przeniesiony do kościoła. Panie marszałku, ale ten krzyż wtedy tam przeszkadza. Ale to właśnie on nie może przeszkadzać. On ma wrócić i on ma być tutaj czczony przez nas, przez pana prezydenta. I to jest jakiś symbol piękny. No nie możemy się, to jest oczywiście skandaliczne, żeby ludzie przeszkadzali innym czcić pamięć pani poseł Ścigaj, dosłownie jednym zdaniem, bo chciałbym jeszcze jedną wypowiedź państwu przybliżyć. To jest absolutnie niemożliwe takie. Jednym zdaniem, dlatego że o tych emocjach to właśnie mówiłam, o tym, co mieliśmy niestety tutaj taką dyskusję w studiu. Dlatego, że jedna i druga, znaczy sama uczczenie pamięci jakby dla nas, z naszego punktu widzenia, my nie uczestniczymy w miesięcznicach, ale właśnie dlatego, że ktoś tu wszystkim musi być miarą.
miarę rozsądny i mądry, dlatego że pani minister, naprawdę, też przekaz bardzo mocny i emocjonalny nie służy temu, abyśmy nie mieli takich sytuacji na ulicy. Pani, ten, mamy ten do konflikt zarówno z agresją, trzeba krzyczeć pani, przeciw. Pani poseł, rodzi tylko przemoc, wymaga zdecydowanej reakcji, a państwo nie jesteście w stanie tej zdecydowanej reakcji z siebie wykrzesać. Ani pan, nie jesteście w stanie, tylko pani weźmie pan za to poseł. Odpowiedzialność. Tylko jeżeli... pan poseł zdobył się, że proszę państwa, kto weźmie odpowiedzialność za kolejne słowa, które również w przestrzeni publicznej i w debacie publicznej padły? Proszę posłuchać. Właśnie dlatego, żeby się nie wydarzyło, trzeba się odciąć. Najciekawszy jest Lech Kaczyński w tym wszystkim, rozciapciany w błocie smoleńskim. To jest coś fantastycznego, wie pan, takie rzeczy się nie zdarzają. I co państwo na to? Pani minister, ja się odcinam od tych słów, ale też nie podoba mi się ton i emocje, jakie państwo narzucacie, dlatego że naprawdę, proszę mi uwierzyć, złe emocje rodzą tylko złe emocje. Ktoś musi być tutaj tak jak rola starszego brata, trochę mądrzejszy i trzeba ustąpić. Proszę pani, pani nie musi wziąć za to odpowiedzialność, na że ta, oburzenie, że na ta sytuacja i doprowadziła nienawiść. Do podziału Polaków. Jest miejsce na ostrą reakcję wobec nienawiści i przemocy. Ale ostra reakcja zrodzi odwet. Rozumie pani to? Czy te słowa wymagają ostrej reakcji, czy nie? Absolutnie tak. Nie należy akceptować takich słów. Słowa są straszne, okrutne i należy zareagować jak najszybciej. Pan marszałek? No to pamięć to nie są złe emocje, pani poseł. No, to jest po prostu pamięć, to jest też modlitwa. No i to i absolutnie to musi być uszanowane. To jest coś elementarnego. I to była pierwsza część programu Minęła 20. Państwu bardzo dziękuję. Przed nami część druga. Czas rozliczeń złodziejskiej reprywatyzacji w Warszawie. Po wielu godzinach przesłuchań wrocławski sąd zdecydował o areszcie dla 5 osób zatrzymanych przez CBA. Tylko wobec jednego z zatrzymanych sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o areszt. Zdaniem śledczych zatrzymani oszukali Skarb Państwa i spadkobierców na prawie 50 milionów złotych. Do tej pory w związku z aferą reprywatyzacyjną zarzuty usłyszało już 18 osób. Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W stosunku do jednej osoby sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury. Z całą pewnością to jest wierzchołek góry lodowej. Jest gigantyczna skala nadużyć i oszustw, do których doszło w Warszawie. Krzywdy, jakie wyrządzili w stolicy handlarze roszczeń, ma naprawić komisja weryfikacyjna, przed którą miała stanąć Hanna Gronkiewicz-Walc. Ta powtarza, że nie stanie przed komisją. Nie mam zamiaru stawić się, bo jest niekonstytucyjna z tego powodu. I kolejny temat, kolejni goście w studiu, Piotr Semka do rzeczy, Bartosz Węglaczyk, Onet.pl. Dzień dobry wieczór panom, panowie. Reprywatyzacja, dobry to pomysł, zły pomysł, komisja weryfikacyjna, która się ukonstytuowała. Opozycja twierdzi względem PiS, że to jest niekonstytucyjne, że nie ma sensu w ogóle czegoś takiego robić, że to sąd ludowy. Do tego wszystkiego już wskazuje swoich kandydatów do komisji. Ja jestem zainteresowany, żeby ta komisja wyjaśniła, jak przebiegał ten proceder. To znaczy, nie mam żadnych złudzeń, że Hanna Gronkiewicz-Walc nie jest zainteresowana tym, aby tą sprawę wyjaśnić. To tyle tytułem wstępu, Bartosz Węglarczyk. Więc chcę, żeby była wyjaśniona ta sprawa. Nie mam wątpliwości, że komisja została powołana teraz i będzie się ciągnąć do czasu wyborów samorządowych. Ponad 170 spraw w prokuraturze krajowej. Była wspólna konferencja prokuratury krajowej i ministra sprawiedliwości. Prokuratura to jest jedno. Ja bym bardzo liczę na to, że to będzie może chyba pierwsza w ogóle sprawa w historii III RP wyjaśniona do końca. To mam nadzieję, że to będzie ta właśnie jako pierwsza. Ale to jest prokuratura. Natomiast komisja czy cokolwiek... No, przepraszam, sprawa Rywina jednak została w znaczącym stopniu wyjaśniona. No nie do końca. Z pewnością nie do końca. Nie do końca, natomiast w znaczącym stopniu. Więc mam nadzieję, że ta będzie do końca. Pierwsza do końca wyjaśniona sprawa, ale to zrobi prokuratura, a nie komisja. I to było tytułem wstępu, teraz możemy wątek rozwijać. Hanna Gronkiewicz-Walc stanie przed tą komisją, czy nie stanie, jak zapowiedziała? Hanna Gronkiewicz-Walc będzie szła na zderzenie. To znaczy, to będzie raczej postawa pod tytułem: proszę bardzo, przyjdźcie, zakujcie mnie, sama nie pójdę, show, telewizja, tego typu rzeczy. Znaczy, ona jakby ma najwięcej do stracenia w tej sprawie i no, w największym stopniu będzie odgrywała taki show. Ale sama też na siebie do prokuratury złożyła zawiadomienie. To prawda, ale jedno drugiemu nie przeszkadza. Znaczy, moim zdaniem, będzie bardzo wyraźnie dążyła do takiego efektownego podkreślania bezprawności. Będą padać oskarżenia o bolszewizm,
będą głosy kolegów partyjnych, którzy będą podkreślać, że to jest nie kobietą, będą te zarzuty z bolszewizmem już są. No to, dobrze, no ale to będzie grany serial z tym bębenkiem, który będzie wybijał taki refrenik. O. Redaktor Węglarczyk. No ale to być może jest właśnie tak, że pokazuje ten podział na pracę prokuratury i pracę komisji. Rozumiem, że to zawiadomienie do prokuratury jest takim pokazaniem, że pani prezydent... Tak, a komisja tak, pani prezydent pokazuje, że prokuratura proszę bardzo, a komisja jest polityczna i w związku z tym będzie polityczna sprawa. I bez wątpienia będzie. To będzie, w komisji to będzie polityczna sprawa. No tak, ale ze względu na to, że politycy w tej komisji będą zasiadali, no tak, czy z jakiegoś innego powodu? Oczywiście, że tak. No jak politycy wyjaśniają sprawę, w którą są zaangażowani inni politycy, to jest to polityczna sprawa. Ja z założenia, to nie o to chodzi, że to jest PiS, PO, czy jakakolwiek inna partia. Z założenia politycy, jak się zajmują sprawą dotyczącą innego polityka, to jest to sprawa polityczna, a nie śledztwo karne, czy jakieś skarbowe, czy jakiekolwiek inne. Kiedy jak gdyby takie sprawy badać? No bo... Jeżeli badane są w okresie, kiedy rządzi partia, która była w opozycji do, czyli w tym wypadku PiS, do rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz, no to pada oskarżenie, że to jest polityczna szopka na zlecenie. No a jak się, ale gdy mija na przykład ten okres, prawda, i wraca do, wróciłaby do władzy Platformy, ja nie mam żadnych złudzeń, że ta sprawa byłaby przysypana piachem, więc to jest przewodniczący tej komisji, jest. Wiceminister Patryk Jaki mówi, że trzecia RP, władze trzeciej RP, establishment nie zrobił nic w tej materii na przestrzeni. Znaczy, mnie najbardziej w tej sprawie zasmuciła zachowanie Rady Adwokackiej, która początkowo tak bardzo wyraźnie deklarowała, że chce poprawić wizerunek adwokatury warszawskiej, która w tej sprawie gdzieś tam cień ta sprawa rzuca. O ile pamiętam, zmieniono chyba szefa Warszawskiej Rady Adwokackiej i potem zapadła cisza. To znaczy ona pokazuje, tak jak zresztą przez wiele lat środowisko adwokackie procedowało, które naprawdę wiedziało bardzo dużo ludzi w Warszawie, zupełnie nie zauważało. I to jest dla mnie właśnie przykład pewnej patologii białych kołnierzyków. Bartek? No. Z tego co wiem, to Rada Adwokacka ma się tym zajmować. Znaczy ja też to wiem nieoficjalnie. Ale od czasu tego raportu, który był w Gazecie Wyborczej, minęło już pół roku i czy coś wiemy o jakichś działaniach? Bo ja nic nie wiem, no przepraszam. To, że się to dzieje za wolno, to nie ma wątpliwości. To, że to się działo przez lata i nikt z tym nic nie robił, też nie ma żadnej wątpliwości. No to jeden z argumentów, sprawa, żeby nie było sprawiedliwości ludowej, żeby zajęła się tym prokuratura, sądy, to trwałoby to zdecydowanie jeszcze dłużej. Ale tutaj już się pojawiają zarzuty, że ta komisja powiedziała, że, a właściwie taka deklaracja padła, że być może jedna sprawa w miesiącu będzie definitywnie załatwiana. Czy będę miał stłuczkę samochodową, też mogę pana Jakiego poprosić o powołanie komisji złożonej z polityków, bo prokuratura i sądy będą się tym za długo zajmować? Nie, ale możesz się zwrócić po bezprawną pomoc do Platformy, jeśli chodzi o stłuczki komunikacyjne. Nie, no chodzi mi o to, że jeżeli sądy się za długo zajmują, no zajmują się za długo wszystkimi sprawami, ale kto się ma zajmować? Znaczy, kto inny ma? Prokuratura i sądy są od tego. Słuchajcie, mam nadzieję, 40 sekund. Zostało. Chciałbym wykorzystać zupełnie na inny temat. Panowie, powiedzcie, panowie, kończy się wizyta samochodową, bo ona jednak jej skala, cechy bulwersujące są znacznie ważniejsze. Błagam, chciałem jeszcze porozmawiać o, co niektórzy by złośliwie powiedzieli, po pamiętnym wystąpieniu pana posła Gadzinowskiego Hongkongu, chciałem rozmawiać o Chinach, ale myślę, że na tę rozmowę umówimy się na przyszły program, jeżeli panowie pozwolą. Będzie szansa, z całą pewnością. Bardzo, bardzo ciekawy temat. Michał Adamczyk, program Bez Retuszu. Zapraszamy tradycyjnie w programie Minęła 20. Dobry wieczór, Michale. O czym dziś? Wieczór. Szanowni Państwo, przez ostatni tydzień, ten mijający teraz, obserwowaliśmy światopoglądową i programową walkę Platformy Obywatelskiej samej ze sobą. 500+, uchodźcy, czy choćby wiek emerytalny. Jakie jest zdanie Platformy Obywatelskiej w tych kwestiach? Niestety nie wiemy, bo przedstawiciele największej partii opozycyjnej zmieniali zdanie. W zależności od tego, kogo pytaliśmy, to słyszeliśmy różne odpowiedzi. Na ten temat będziemy rozmawiać, ale także o aferze reprywatyzacyjnej. Będziemy mówić i o tajemniczej śmierci, śledztwie w sprawie tajemniczej śmierci Magdaleny Żuk w Egipcie. Naszym gościem będzie m.in. minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. 21.50, Bez Retuszu. Zaczynamy. Zapraszam do zobaczenia. Zapraszał Michał Adamczyk. Dołączamy się do tego zaproszenia. Panom bardzo dziękuję. Państwu przede wszystkim spokojnej nocy i do zobaczenia.